Wczoraj odbyła się jubileuszowa gala KSW 100. Jednak zanim wydarzenie doszło do skutku, sporo działo się podczas intensywnego okresu promocyjnego przed galą, który tym razem dostarczył kilka interesujących wątków godnych uwagi. Również z perspektywy fanów freakfightów. Sporą aktywność wykazywał w tym czasie Martin Lewandowski, czyli współwłaściciel federacji, który w ostatnich tygodniach był bardzo bezpośredni w wyrażaniu swoich opinii. Tak było także w trakcie opublikowanego w piątek podcastu u Jurasa, na którym poruszone zostały dwa tematy związane bezpośrednio z interesującym nas uniwersum. Lewandowski, rozmawiając o kwestiach związanych z freakami i komentując decyzję o wyrzuceniu Turskiego z organizacji, zdecydował się na rzucenie kilku wyjątkowo gorzkich słów w stronę Normana Parke. Martin wyznał, że Irlandczyk z północy był jedynym zawodnikiem w trakcie jego przygody ze sportami walki, któremu w ostrych słowach wyperswadował, że nie ma już czego szukać w jego organizacji. Dodał, że powodem takiego podejścia jest fakt, iż Norman ma na swoim sumieniu wiele wątpliwych moralnie zachowań względem niego oraz jego współpracowników. Norman Park, to jest jedyny gość, którym powiedziałem, bo po prostu jesteś tak trefnym gościem, psychicznie w ogóle kompletnie rozwalonym, oszukiwał nas, oszukiwał moich ludzi, robił numery, problematyczny w cholerę. Kolejną postacią związaną aktualnie stricte z freakami, która była bohaterem niepochlebnej wypowiedzi Lewandowskiego, jest trener Mirek Okniński. Współwłaściciel KSW wyznał, że łowca skór ma bana na wydarzenia jego federacji, a w ostatnim czasie mógł zjawiać się na galach wyłącznie ze względu na współpracę z Szymonem Kołeckim. A zresztą Mirek Okniński taki zresztą bana ma. Ja tego gościa nie trawię, nie chcę, żeby on przychodził, bo on tylko robi zamieszanie. Wchodził tylko i wyłącznie ze względu na Szymona Kołeckiego, ze względu na to, że dla Szymona to robiłem. Wygląda na to, że Federacja Fame MMA zamierza wprowadzić do swojego repertuaru programowego nowy format, który będzie prowadzony przez ciekawy duet, TD i Wuwunio. Jako pierwszy informację w tym zakresie przekazał publicznie Szalony Reporter, który na przekór słowom nitrozeniaka, że znajduje się aktualnie w cudzysłowie na smyczy fejmu, wyznał, że panowie będą odpowiadać za prowadzenie programu w formacie podcastu z zawodnikami, co oczywiście nie jest mu na rękę, jako że tworzy dokładnie taki sam rodzaj kontentu. Wiesz, co robi Fame? Podcast robi Fame. Podcast z zawodnikami. Dziękuję wam, Fame, na waszej smyczy jestem, że mi tak dopierdliście. Robi podcast, będzie go prowadził Tede i Wuwunio. Następnie doniesienia Matysiaka potwierdził sam Tede, który na swojej transmisji na żywo przyznał, że faktycznie wraz z Wuwuniem współprowadzi on podcast dla Fame. I co więcej, panowie nagrali już dwa z przewidzianych 6 odcinków tego formatu. Co ciekawe, dodał również, że propozycja od organizacji przyszła do nich w związku z ostatnimi wydarzeniami medialnymi i nagonką na branżę, w związku z czym federacja szuka rozwiązań pozbawionych kontrowersji. Federacja Fame MMA w obliczu ostatnich zjawisk na rynku freakfightów postanowiła lekko ucywilizować swój content, o tak to powiem, i stworzyć content bardziej family friendly. Dlatego zwrócili się do mnie i do Wuwunia. No i prowadzę go ja z Wuwuniem, będzie 6 odcinków i tyle wam mogę powiedzieć. Dzisiaj nagraliśmy pierwsze 2 i były to bardzo miłe rozmowy. W jednym z ostatnich odcinków przytaczaliśmy dla was przebieg livestreama Roberta Pasuta, który poznał na mieście dziewczynę, która następnie w ewidentnym stanie upojenia alkoholowego dała się ponieść emocjom. I mimo tego, iż była wówczas w związku z innym mężczyzną, pocałowała się z Robertem. Proponowała mu czynności seksualne oraz pokazała na streamie swoje 2 w cudzysłowie argumenty, za co ostatecznie konto Sutonatora zostało zablokowane na 7 dni. Akcja ze streamem obiła się szerokim echem w polskim internecie, a w obronie dziewczyny postanowiła stanąć przedstawicielka dość popularnego w naszym kraju portalu Na Temat, która na jego TikTokowym profilu bardzo ostro wypowiedziała się na temat Pasuta i jego kamerzysty, którzy jej zdaniem mieli nic nie robić sobie ze stanu dziewczyny i działać w kierunku zarejestrowania materiału, który wygeneruje im wyświetlenia. Pasut ze swoim kamerzystą przejmowali się jedynie tym, czy jest wystarczająco skandalicznie i czy dziewczyna zrobi coś na tyle mocnego, że skala wyświetleń i reakcji widzów przebije ich najśmielsze oczekiwania. Dziennikarka określiła Roberta mianem pato streamera i zarzuciła mu, że nie przerwał transmisji, wiedząc, jak bardzo nietrzeźwa była dziewczyna. A czemu nikt nie powie nic o Pasucie i jego kamerzyście? Dlaczego nikt nie powie głośno, że to oni są częścią tego skandalu i zrobili coś wbrew jej woli? Zasugerowała też, że mogła być ona pod wpływem substancji psychoaktywnych. Do słów dziennikarki Na Temat odniósł się sam Sutonator, który obejrzał jej TikToka na swoim live'ie. Poza wycieczkami na temat jej wyglądu i prezentowanych przez nią poglądów... Jaki lewus, od razu widać, że feministka, co? To widać, że to kurwa nie myśli, to od razu widać, pusty wzrok taki. Robert skupił się również na konkretach, na samym początku podkreślając, że w grę nie wchodziły żadne narkotyki, a dziewczyna była po prostu pijana. Zasugerował też dziennikarce manipulację, jako że podkreśliła ona, że dziewczyna została skompromitowana, a tymczasem w opinii Pasuta skompromitowała się ona sama. Dodał również, że jego celem nie było wcale podkręcanie jej w celu wywołania skandalu na filmie, a wręcz przeciwnie. Nalegał on, żeby przestała pić i hamował dymy w jej wykonaniu,
chociażby kiedy atakowała ona innych gości pubu. Ja hamowałem ten skandal, powiedziałem, żeby nikogo nie biła, powiedziałem, żeby nie mówiła tych rzeczy i mówiłem, żeby nie piła już przede wszystkim, zabierałem jej drinki, ale ona wypijała. Co ciekawe, Pasut zgodził się z dziennikarką w ocenie tego, że dziewczyna nie zasłużyła na hejt, który spadł na jej barki po streamie. Też uważam, że została niesłusznie tak zjechana, naprawdę, Agata. Oprócz tego, że uderzyła chłopaka, to co takiego złego zrobiła? Generalnie w dalszej części nagrania Sutonator wielokrotnie podkreślił, że wbrew opinii przedstawicielki portalu na temat, nie zrobił on wspomnianej dziewczynie żadnej krzywdy. A ta jako osoba dorosła, sama zdecydowała, w jaki sposób spędzi feralny wieczór. Pozostając w temacie Roberta Pasuta, warto odnotować też dość szczere wyznanie streamera, na które zdecydował się na jednej z ostatnich transmisji. Jeden z założycieli kanału Abstrahuje wyznał bowiem, że rezygnuje z uczęszczania na terapię uzależnień i pierwotnie jako powód takiej decyzji podał swego rodzaju spięcie z terapeutką, która w przypadku przełożenia sesji chciała uzyskać od niego zapłatę za oba terminy. W dalszej części rozmowy wyznał on jednak, że terapia nie przynosiła u niego pożądanych efektów, a wręcz przeciwnie. Zażywał on w międzyczasie jeszcze więcej substancji psychoaktywnych. Nie będę na terapię już chodził, widzowie. Stwierdziłem, że szkoda pieniędzy. Co mi dała ta terapia, że tylko więcej? No rozumiem, no. Wyjebane stara, ja już wszystko mam poustawiane. Rozumiałem się po prostu na bani od tych stresy miałem. W obliczu takiego stanu rzeczy Sutonator uznał, że współpraca ze specjalistą nie jest mu potrzebna, a wystarczą mu dziewczyny, widzowie oraz treningi MMA. Dobra, poza mi terapeuta, mam, wiesz, mam was, mam widzów, mam... No tak. Idę na treningi, pogadałem z trenerem i lecimy z tym. Masz nas i zamykasz się w sypialni. No dobrze, dobrze, to nad tym będziemy pracować, no nie będzie. Pasut zaapelował też przy okazji do dziewczyn, by bardziej naciskały na niego, by wychodził z domu i odpalał streamy w momencie, gdy czują, że może mieć on gorszy moment i pogrążać się w swoim nałogu w samotności w domu. Jak widać ewidentnie, że coś się dzieje, to po prostu dajcie do mnie SMS, że mam wyjść i mam nagrywać dla was. I ja tak się zestresuję, dostanę takich SMS-u 3-4, że wyjdę w końcu, no. We wtorek odbyła się mocno krytykowana przede wszystkim za bardzo znikomą ilość emocji konferencja przed galą Fame 23. Jak się okazuje, znacznie ciekawiej niż na samym wydarzeniu było za jego kulisami, gdzie doszło m.in. do konfrontacji Denisa Labrygi z Michałem Pasternakiem. Przypomnijmy, że historia zatargów pomiędzy tą dwójką trwa już ponad rok. Ich pierwsza publiczna wymiana zdań miała miejsce podczas konferencji w maju 2023 roku, organizowanej przy okazji planowej, lecz ostatecznie odwołanej gali High League 7. Wówczas Labryga w swoim charakterystycznym bojowym stylu wyraził chęć, by w przyszłości zmierzyć się z Pasternakiem w oktagonie i zweryfikować jego umiejętności. Doczekał się, Denis. Będę czekał. Jak dzięki tutaj, wielkie. To na motory ci w... Dobra. Kolejnym czynnikiem, który kilka miesięcy później pogorszył relacje między tymi zawodnikami, była wypowiedź Labrygi, który przy okazji swojej spiny oraz zbliżającej się wówczas walki z Kamilem Mindą pozwolił sobie na bardzo krytyczny komentarz pod adresem całej Akademii Sportów Wilanów, w tym de facto samego wampira. Słuchaj, przyjdzie czas i miejsce, to cały wasz ten Wilanów rozpierdzi. Od tego czasu panowie regularnie wymieniają się uszczypliwymi komentarzami w internecie. I choć obaj nie szczędzą sobie krytyki, to właśnie Labryga od dłuższego czasu bardziej naciska na zorganizowanie ich starcia w oktagonie. Ewidentnie czując głód kolejnego frikowego starcia, jako że ostatni raz walczył on ponad rok temu. Pasternak natomiast wykazuje w tej kwestii znacznie mniejsze zainteresowanie, a podczas ostatniej wypowiedzi sprzed kilku dni przyznał on, że do zaakceptowania propozycji jego starcia byłaby w stanie skłonić go jedynie bardzo intratna propozycja finansowa, jako że w tym pojedynku byłaby znaczna różnica wagi na korzyści jego rywala. Jedyne, co mnie może zachęcić do tego, to są pieniądze. Ja dbam o swoje zdrowie. Ja mogę z tobą zawalczyć. Jak zrobisz wagę? Przechodząc do wspomnianej konfrontacji za kulisami konfy, została ona uwieczniona na relacji kanale EBB. Labryga był ewidentnie niezadowolony z faktu, iż Pasternak miał kilka lat wcześniej deklarować, że go nie kojarzy, mimo iż panowie walczyli razem na Wotorę. Widać było gołym okiem, że dla Denisa była to w pewnym sensie ujma na honorze i odbierał to jako brak szacunku ze strony przedstawiciela Akademii. Ja z racji szacunku do twojej osoby jako sportowca cię kojarzyłem. A ja cię nie kojarzyłem, bo walczyłeś pierwszą walkę. A czemu ci tak brwi latają? Bo się ciebie pewnie boję, nie? Nie, no bardzo. No to kurwa, to czym pierdolisz jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy, nie? Boisz się mnie, nie pamiętam cię. Następnie na tapet został wzięty ponownie temat ich potencjalnej walki i dał do zrozumienia, że weźmie to pod uwagę jedynie w przypadku atrakcyjnej propozycji finansowej. Po raz kolejny obu panom nie udało się jednak ustalić nic konkretnego. A Pasternak skwitował postawę Labrygi, każąc mu iść do organizatorów gali w celu wysłania do niego konkretnej propozycji, co spotkało się z dość absurdalną reakcją Denisa. To iść do organizatora, powiedz, żeby wysłali ofertę. Nie, to ty idź. Przecież to ty, chcesz ze mną walczyć, a nie ja z tobą. To co z tego?
Dobra, idziemy. W nocy z piątku na sobotę byliśmy świadkami jednego z największych, o ile nie największego frikowego pojedynku w historii, zwłaszcza pod kątem jego medialności. Na obiekcie AT&T Stadium w Arlington w Teksasie, na gali organizowanej przez platformę Netflix, youtuber Jake Paul skrzyżował rękawice z żywą legendą światowego boksu, Mike'iem Tysonem. Zanim przejdziemy do omówienia samego starcia, warto podkreślić, że wydarzenie generowało olbrzymie emocje już na eventach promujących galę. Poza sporą skalą klasycznego trash talku, byliśmy bowiem m.in. świadkami bardzo zaskakującej sytuacji na ważeniu, podczas którego przy face-to-face Tyson spoliczkował swojego rywala. Ten incydent wywołał ogromne zdziwienie wśród obserwatorów, którzy nie spodziewali się takiego zachowania w wykonaniu legendy. Na początku wiele osób uważało, że był to celowy zabieg mający na celu wzbudzenie większych emocji i podgrzanie atmosfery przed walką. Jednak po czasie okazało się, że powód tej reakcji był zupełnie inny. Jak widać na nagraniu z wydarzenia, w trakcie stawania do stand-downu, Jake, mając na nogach buty, przypadkowo lub z premedytacją nadepnął na stopę Tysona, który pojawił się na scenie w skarpetkach. Sam Mike wyznał później, że to właśnie to zdarzenie sprowokowało jego gwałtowną reakcję. I jak przyznał w wywiadach, początkowo chciał wierzyć, że Paul zrobił to nieumyślnie, ale z czasem nabrał przekonania, że mogło to być celowe zachowanie. Do sytuacji na ważeniu przed galą odniósł się na swoim Twitterze Amadeusz Ferrari, który postanowił wykorzystać sytuację do tego, by w kąśliwy sposób wbić szpilkę w polską klasę polityczną zaciekle atakującą freakfighty w ostatnim czasie, pisząc: zostało tylko czekać, aż Donald Trump zakaże walk, alkotubek i hazardu. A nie, czekaj. Tam prezydent ma kasyna i uczestniczy w tych łatogalach. Między Bogiem a prawdą to jeśli by oni wiedzieli, o czym my dyskutujemy, to byśmy się ośmieszyli na arenie międzynarodowej. Komuna incoming. Przechodząc do przebiegu samej walki, to trzeba zaznaczyć, że amerykański weteran rozpoczął ją całkiem dynamicznie, próbując skrócić dystans i sprawdzić odporność pola na jego ciosy. Już na początku starcia Tyson dwukrotnie trafił przeciwnika, co pokazało, że mimo upływu lat wciąż dysponuje niezłą siłą i szybkością. Paul odpowiedział na to szerokim sierpowym, który za pierwszym razem został przez Mike'a z łatwością ominięty, ale kolejna próba zakończyła się już trafieniem i była dla niego pierwszym sygnałem ostrzegawczym w tym pojedynku. W kolejnych minutach i rundach starcia Paul starał się uniemożliwić Tysonowi skracanie dystansu, co wyraźnie ostudziło jego zapędy. Mike nadal wywierał presję na rywalu, ale nie zadawał wystarczającej liczby ciosów, podczas gdy Jake starał się być aktywniejszy, choć i wiele jego uderzeń nie trafiało celu. W miarę trwania pojedynku Paul przejął inicjatywę i zdołał kilkukrotnie naruszyć Mike'a, który zdawał się dość źle znosić jego ciosy, a jednocześnie stawał się coraz bardziej pasywny. Od około połowy pojedynku Tyson zaczął już odczuwać braki kondycyjne i ograniczał się jedynie do stania na środku ringu i obrony, podczas gdy Paul wyprowadzał pojedyncze proste, spokojnie budując swoją przewagę punktową. Mike zdawał się czekać na okazję, by wyprowadzić nokautujące uderzenie. Jednak jego pasywność była aż nadto widoczna, co w pewnej chwili zaczęło już wręcz irytować publiczność. Gdy walka zbliżała się do końca, Jake przyspieszył i dorzucił do swojego repertuaru ciosy na korpus, które odbierały legendzie światowego boksu resztki tlenu i sprawiały mu wiele problemów. Ostatecznie w ostatnich minutach starcia Paul bez problemu utrzymał swoją dominację, punktując rywala bez forsowania tempa i bezproblemowo unikając poważniejszych kontr ze strony Tysona. Po zakończeniu ośmiorundowego pojedynku sędziowie jednogłośnie przyznali youtuberowi zwycięstwo, dzięki któremu poprawił on swój rekord na 11-1. Trzeba otwarcie przyznać, że pojedynek posiadający olbrzymią wartość marketingową rozczarował i nie spełnił oczekiwań widzów pod kątem emocji w samym ringu, jako że Tyson nie był w stanie oszukać przeznaczenia i zachować świeżości oraz aktywności na całe starcie. I od połowy starcia ograniczał się jedynie do obrony, a i Paul nie forsował tempa i boksował tak, by nie ryzykować nadziania się na nokautujący cios i po prostu wygrać pojedynek na punkty. Po zakończeniu pojedynku tłum wyraził swoje rozczarowanie na obiekcie głośnymi gwizdami, kierowanymi zarówno w stronę Paula, jak i Tysona. Podsumowując, choć sama gala była wielkim wydarzeniem medialnym, walka wieczoru rozczarowała zarówno fanów, jak i ekspertów i zdaniem wielu nie różniła się poziomem od wielu innych walk freakowych, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych. Oliwy do ognia dolał ponadto fakt, iż wielu widzów miało problemy z prawidłowym działaniem transmisji z wydarzenia na Netflixie, a część z nich w ogóle nie była w stanie uruchomić transmisji. Miało to oczywiście związek z przeciążeniem serwerów z powodu olbrzymiego zainteresowania walką na całym świecie. Szczególnie żal w tym przypadku widzów z Europy, którzy specjalnie z okazji pojedynku zarywali nocki bądź nastawiali sobie nocne budziki. Odbiór wydarzenia jest powszechnie na tyle negatywny, że w sieci zaczęto prześmiewczo oceniać, iż najlepszą akcją Tysona z sobotniej nocy był moment, gdy po zakończonym wywiadzie oddalił się w kierunku szatni bez bielizny, prezentując do kamery swoje pośladki. W ostatnich odcinkach relacjonowaliśmy dla Was przebieg dramy, której głównymi bohaterami są Take Fan, Szalony Reporter oraz Arkadiusz Tańcula. Konflikt, w którego kulminacyjnym jak do tej pory momencie pojawiły się oskarżenia o nieścisłości w rozliczeniu się Take Fana ze swoim trenerem, zyskał
zyskał nowy wymiar, gdy dołączył do niego Nitrozyniak. Sergiusz stanął bowiem po stronie swojego przyjaciela i w bardzo ostrych słowach wypowiedział się na temat podcastowego duetu Szalony Tańcula. Ponadto podczas jednej z transmisji Nitra Sergiusz wraz z Rafałem kontynuowali swoją tyradę wobec medialnych oponentów, a przy okazji mocno oberwało się także Federacji Fame, szczególnie w kontekście ich rzekomej współpracy z Czeczenami, którzy według niego są podejrzani o powiązania z terrorystami i co ma już wkrótce spotkać się z zainteresowaniem służb. To jest taki prawy człowiek teraz, a współpracuje z Federacją, która współpracuje z Czeczenami, którzy są podejrzani o wspieranie terroryzmu i którzy są normalnie wpisani na stronie rządowej. Zapraszam na GOF i sobie sprawdźcie wszystko. Coś mi się wydaje ogólnie, że niedługo zapukają pewni panowie i zapytają, co tu się dzieje. No to nie policja, Interpol, no. Ponadto z dyskusji obu panów jasno wynikało, że chodzi o braci Edelbiew, a więc byłych współwłaścicieli zbanowanej Federacji Hajlik, którzy są objęci sankcjami w związku z podejrzeniami o powiązania z przywódcą Republiki Czeczeńskiej, Ramzanem Kadyrowem. Mariusz Kamiński zamknął chłopów, firmę chłopów pod zarzutem, no w dużym skrócie, terroryzmu. Poniekąd beneficjentem tego była ich konkurencja, czyli Fame. I co? I Fame nagle stwierdził, że dobrym pomysłem będzie, skoro oni robili to dobrze, żeby z nimi współpracować. Przecież za chwilę będzie z tego powodu problem. Wygląda na to, że mamy w tej sprawie sporą aktualizację. Szalony Reporter opublikował bowiem na swoim Twitterze dokument sądowy, w którym rzuca na sprawę nowe światło. Wynika z niego, iż dnia 25 września 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję MSWiA o objęciu sankcjami Bajzangura Edelbiewa za rzekome wspieranie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Matysiak dodał również, iż w uzasadnieniu sąd stwierdził, że nie przedstawiono żadnych dowodów ani poszlak, które mogłyby potwierdzić rzekomą współpracę Edelbiewa z reżimem Ramzana Kadyrowa czy Władimira Putina, ani jego udział w działaniach wspierających te reżimy. Ponadto Szalony podkreślił, że zabezpieczył ostatnie wypowiedzi Tejkwana w tym temacie, określając je mianem pomówień i bzdur. Temat był następnie kontynuowany w najnowszym odcinku podcastu Szalony Tańcula. W odcinku Matysiak pokazał przede wszystkim kolejne szczegóły z decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zanegował postawę szefa ABW i zasadność nałożenia sankcji w związku z brakiem jakichkolwiek dowodów w tej sprawie. I sąd pisze, już nawet użycie zwrotu ma utrzymywać zamiast utrzymuje. Budzi wątpliwości, czy te relacje są w istocie utrzymywane. Takiemu stwierdzeniu nie towarzyszy jednocześnie żaden materiał dowodowy. Ponadto w decyzji wskazano, że Edelbiew zakończył swoją współpracę z powiązaną z Kadyrowem Federacją ACA, jeszcze zanim doszło do zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Panowie ujawnili też, iż z ich informacji wynika, że Bajzangur Edelbiew zapowiedział, iż nie zamierza odpuszczać niektórym twórcom za sposób, w jaki został przedstawiony w czasie tej afery. Nie wiadomo jednak, czy miał on na myśli również Tejkwana, ale można założyć, że oberwie się m.in. kanałowi Nie Wiem, Ale Się Dowiem, który opublikował swego czasu bardzo głośny materiał na ten temat. Rozmawialiśmy przed tym z Bajsangurem i on powiedział, że on nie podaruje niektórych twórców. Ale nie wiem, czy akurat wejść nie w wiem, czy akurat bo jego, on to akurat z małym twórcą, ale tam było kilka, którzy naprawdę wydali na niego wyrok wręcz, nie? Tam chyba wspominał o tym Nie Wiem, Ale Się Dowiem. Z kolei Tejkwan skomentował twitterową publikację Szalonego słowami ciąg dalszy nastąpi, co wskazuje, że temat będzie kontynuowany. Następnie wieczorem zarówno Nitro, jak i Tejkwan na swoich live'ach oglądali odcinek Szalonego i Tańculi, odnosząc się na bieżąco do najważniejszych kwestii z materiału. Nitro zwrócił m.in. uwagę na to, iż decyzja sądu pochodzi z pierwszej instancji i nie jest prawomocna, co oznacza, że sankcje formalnie wciąż mogą obowiązywać. Mi powiedział Hasbi, no jakiś czas temu, że Bajsangur wygrał w pierwszej instancji, czyli nie w drugiej, czyli nadal te sankcje obowiązują, nie jest to prawomocne, żeby mu to zdjęli. Tejkwan natomiast zdradził, że jeden z braci Edelbiew skontaktował się z nim, proponując spotkanie i wyjaśnienie sprawy w cztery oczy. Rafał wyraził chęć takiego spotkania, podkreślając, że czas pokaże, co z tego wyniknie. To również dostałem telefon od jednego z tych panów. Dostałem propozycję spotkania się w cztery oczy i porozmawiania o tych kwestiach. Ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś wyraża chęć rozmowy ze mną, to ja nie odmawiam, bo uważam, że rozmowa jest potrzebna, więc porozmawiamy. I zobaczymy, no jakby, co z tej rozmowy wyniknie. Dodał, że jeśli okaże się, że Edelbiew rzeczywiście jest niewinny, byłby on gotów promować ich ewentualną nowo powstałą federację za darmo jako swego rodzaju formę zadośćuczynienia. Chociażby poprzez wystąpienie w ich programie. Rafał ocenił jednak, iż nie dopuścił się pomówień, gdyż swoje wcześniejsze wypowiedzi opierał na publicznie dostępnych informacjach rządowych, a nie na danych, które Szalony ujawnił później i do których nikt wcześniej w internecie nie miał dostępu. Niech mi nikt nie przykleja, że ja kogoś pomówiłem, czy powiedziałem nieprawdę, bo informacje, które ja podałem na live, biorą się stricte ze strony rządowej. I jeżeli to istnieje i to widnieje na stronie rządowej, to nie ma tutaj mowy o żadnym zakłamaniu. Czy dostęp do tych informacji, które zostały zamieszczone po moich słowach, był gdziekolwiek dostępny, zanim to słowo wypowiedziałem?
Czy to była informacja, którą udało się zweryfikować, czy nie było jej po prostu w przestrzeni medialnej? Bo ja szukając nie znalazłem. Opublikowana przy wtorkowej konferencji karta walk na Galfame 23 spotkała się z dość kiepskim odbiorem widzów. Ci wskazują, że jest ona pozbawiona emocji, a większość zestawień wygląda, jakby skomponowano je w przypadkowy sposób. Jak się okazuje, pierwotne plany na kształt karty były przynajmniej częściowo inne, o czym poinformował w piątek na swoich social mediach Sasza Murzejko. Przyjaciel Kasjusza rozpoczął nagranie mocnymi słowami sugerującymi, że został oszukany na pieniądze przez prezesa Fame, Rafała Pasternaka, a następnie wytłumaczył, o co dokładnie chodzi. Według relacji Ukraińca na zbliżającej się gali miał on zawalczyć z Krychą, z którym łączy go długo ciągnący się konflikt i którego nie udało się zażegnać przy okazji gali Fame Friday Arena z zeszłego roku z powodu kontuzji Wilczaka. Sasza przyznał, że miał już wszystko dogadane z Pasternakiem telefonicznie i z okazji walki specjalnie przyjechał do Polski z Bali, gdzie aktualnie przebywał, a następnie już przy przyjeździe do kraju usłyszał od prezesa federacji, że zaszło jakieś nieporozumienie i musiał coś źle zrozumieć i jego walka wcale nie jest planowana. Ale Rafał Pasternak po ustaleniu ze mną walki, gdzie do mnie sam zadzwonił, zaproponował mi walkę, rywala, formułę, znegocjował nawet kwotę, o niższą niż mam kontrakt zapisaną. Po zakończeniu słowami, więc wie, że masz walkę, to teraz on mówi, że nic, że ja źle zrozumiałem, bo pewnie jestem za głupi, chyba źle po polsku rozumiem, że ja źle zrozumiałem, nic tego nie było, a nie mam dowodu, nie mam aneksu podpisanego. Nikt mi nie da znać, że ja nie walczę. Dowiedziałem się dzień przed konferencją, że mojej walki nie ma. Nikt o tym po prostu zapomniał mi dać, że ja nie walczę. Ponadto zawodnik otrzymał informację, że nie otrzyma nawet zwrotu kosztów biletów lotniczych z Bali, jako że nie ma żadnego dowodu na rzekome ustalenia z prezesem na papierze. I jedyne co mówię, że dobra, no tak się zdarza, zmienił plany w swoim życiu, ale tak się zdarza, no to poprosiłem złote bilety, bo ja jestem tak naprawdę w plecy tam ponad 10 000, ale poprosiłem po prostu złote za bilety i za to, że trener opłaciłem. To powiedział, że nie, bo nie mam aneksu do umowy złożonego, gdzie tak naprawdę było potwierdzenie, że walczyć. Czyli jego słowa, poważnego biznesmena, właściciela federacji, są ch**a warte. Czyli on mówi, że teraz, że ja źle zrozumiałem, on mi się walkę nie potwierdził i że skoro nie mam umowy, to nie mam nic wymagać. Tak jakbym chciał z nim jeszcze sądzić. To jest bardzo niepoludzko, bo jestem stratny poniekąd właśnie przez to, że ustaliliśmy walkę i przyjechałem tutaj na walkę, bo to jestem w Polsce. Dodatkowo w trakcie swojego filmiku Sasza kilkukrotnie negatywnie wypowiedział się na temat karty walk na wydarzenie. A patrząc na to kartę walk, to tak naprawdę taki trąba z koso, to pewnie kosztuje 4 razy tyle co ja, a ja ich mógłbym pierdolnąć na jednej gali dwóch naraz. I wziąłbym tyle, ile zamówiedroniarza miałbym mieć. Co ciekawe, w komentarzu pod publikacją zawodnika głos zabrał jego niedoszły rywal, czyli Krycha, który potwierdził jego wersję zdarzeń, informując, że znalazł się w podobnej sytuacji. Jose Kolekcjoner odpowiada Kamilowi z Ameryki, ujawniając, o co konkretnie mu chodzi i dlaczego czekał z tym 3 lata. Boxdel w tajemniczy sposób dał znać o swojej aktywności, a Lexi odpowiada na jego film. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj film na kanale Influ News.